Cześć, to Hilpiter, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zaczyna się gorączka mundialowa. Mamy dodatek Mistrza Świata w Rosji do FIFA, więc oczywiście trzeba zagrać sobie turniej reprezentacją Polski w Mistrzostwach Świata. Mamy oczywiście w tym dodatku do wyboru różne rzeczy, mamy szybkie mecze, turnieje, mamy też Ultimate Team, ale nas oczywiście interesuje to. FIFA World Cup Russia, czyli normalny turniej drużynami, które mamy właśnie na ekranie. No i co? I oczywiście to będzie reprezentacja Polski i ta drużyna pójdzie, mam nadzieję, po medal. Ja już trochę, powiem szczerze, popatrzyłem na ten tryb gry. Jestem tutaj trochę, a tak na dobrą sprawę, bardzo zawiedziony. Powiem to od razu, żeby potem tego już nie ogłaszać. Jestem zawiedziony, jak EA zrąbało sprawę z tym trybem gry. Naprawdę, to nie jest wielkie osiągnięcie przystosować wszystko do tego, jak to się dzieje na Mistrzostwach Świata. A teraz popatrzcie, co my tam mamy do wyboru. Składy, drużyny, ustawienia i nic więcej. I od razu ustawiamy taktykę. Nie mamy w ogóle możliwości selekcji piłkarzy na mundial. Dostaliśmy po prostu narzucony skład, który też nie pokrywa się z tym, co mamy w rzeczywistości, bo ani Dąbrowski, ani Stępiński, ani Tytoń, Starzyński, Lewczuk, Kądzior, Makuszewski, Wolski, oni nie jadą na pewno na mundial, a wielu z nich też zostanie odstawionych. A w grze oni po prostu są, nie możemy po prostu rotować. Może ja bym chciał powołać kogoś innego, może ja bym chciał powołać nie wiem, Eugena Polańskiego, no oczywiście raczej nie, ale mówię, no nie mamy możliwości selekcji, a na ławce jest tylko 7 zawodników. To wygląda po prostu jakby EA wzięło tryb kariery, wyodrębniło stamtąd tryb Mistrzostw Świata, wrzuciło tutaj, narzuciło nakładkę Mistrzostw Świata w Rosji, czyli te grafiki meczowe i cyk, do widzenia. A tak naprawdę tutaj zostaliśmy naprawdę, no, potraktowani nieładnie. Nieładnie zostaliśmy potraktowani, bo tutaj żadnego właściwie detalu nie widzę. Nie widzę detalu, który tutaj był tutaj poruszony, bo mamy tak naprawdę menu właśnie jak z FIFA, jak z kariery. Te wszystkie rzeczy tak samo. No i gramy. No cóż, trudno. EA dało dupy po raz kolejny w trybie, który nie jest opłacalny, na którego się nie wydaje kasy. Takie życie. Mam nadzieję, że kiedyś się ogarną, bo jeżeli tak będą partaczyć proste roboty, to wiele osób będzie po prostu potem, no, niezadowolonych. Jednakże odkładamy na bok te gadanie. Czas na mecz otwarcia. Zobaczmy, kogo my tu mamy. Dlaczego w ogóle Krychowiak jest na ławce? Skoro powinien grać w pierwszym składzie, to jest nasz najlepszy defensywny pomocnik, jakiego mamy w ogóle w grze i w ogóle w kadrze. Zobaczmy, kogo tu mamy jeszcze na ławce, kogo powinniśmy wstawić. To, co możemy mieć, to wszystko najlepsze mamy na ławce rezerwowych oraz na boisku. No i co, nie będę tutaj rotował, bo wszystko najlepsze jest na ekranie. Więc ruszamy na pierwszy mecz. Stadion Spartaka, Piszczek kontra Mane. Zupełnie przypadkowo takie zestawienie zostało wystawione. No cóż. Aha, i jeszcze jedna sprawa, żeby nie było. Gramy na poziomie legendarnym. Cyk. Przenosimy się na stadion Spartaka. No, to jest jedna z tych ciekawych grafik, ale po co mi ta grafika, skoro nie mogę grać według zasad Mistrzostw Świata. I jesteśmy już na stadionie Spartaka. Polska, Senegal, godzina 18. Pierwsze starcie fazy grupowej dla polskiej drużyny. Powrót na mundial po 12 latach. Od ostatniego występu w Niemczech właśnie tyle czasu już minęło. Polacy wracają z nowymi nadziejami, z nowymi gwiazdami, z nowymi planami. Zadałem Nawałką na ławce, który kontroluje skład. Aha, nawet hymnów nie potrafili normalnie zaimplementować, tylko te 5-sekundowe. Aha, szacun. To ja sobie wyobrażam, jakby to było, jak EA Sports będzie miało tą
licencję do UEFA Champions League, jak to będzie wyglądało. Naprawdę. Tak odwalić taką chałturę z takim ważnym trybem gry, jakim są Mistrzostwa Świata, no to to jest skandal, szczerze powiem. Bo jeżeli macie tą licencję i ją wykorzystujecie, to zróbcie to poważnie. Nie robicie tego codziennie, co rok, tylko co 4 lata. Okej, zobaczmy składy obu reprezentacji. Oho, widzę, że tutaj są fajne grafiki, przynajmniej tyle dobrego, że przenieśli to z Ligi Hiszpańskiej. Nasze klasyczne 4-4-2 polskie, no bo na nic lepszego nas raczej nie stać. No chyba tylko wyłącznie kontuzja Milika może wprowadzić to, że zmienimy system. W ogóle trójka obrońców z tyłu to nie jest dla mnie ustawienie dobre dla polskiej kadry. Zobaczmy skład Senegalu. Możemy tutaj taki mały przedsmak tego, co zobaczymy w prawdziwym świecie zobaczyć. Widać, że ten zespół naprawdę dysponuje dobrymi piłkarzami. No i trójka z przodu, Mane, Sow i Keita, Balde, Diao. Naprawdę też mocne trio. Z nimi będziemy musieli sobie tutaj poradzić. Od razu powiem, że w tryb offline w karierę nie grałem dosyć dawno, więc może ten poziom legendarny trochę mnie na początku przerosnąć, ale potraktujemy tutaj to jako rozgrzewkę i pokonamy Senegal. Lewandowski, Milik, Zieliński, Lewandowski się obraca i uderza, ale jest zablokowane uderzenie Polaka. Kuba Błaszczykowski idzie odważnie, jak on potrafi najlepiej, Milik. A piłka trafia do Zielińskiego, Zieliński, ostry kąt, Zieliński broni ten strzał. Golkiper Senegalu. I teraz lewy. Pokazuje mu się Arek Milik, znakomite podanie Lewandowskiego, Milik. To powinien być gol Arkadiusza Milika, ale bramkarz Senegalu znakomicie w tym momencie się zaprezentował. I teraz kontra reprezentacji Senegalu, Sabali do Moussa Sow, Sow do Keity. Keita, poprzeczka! Ratuje Polaków, ależ teraz ma szczęście Wojciech Szczęsny. I jeszcze poprawka przy strzale Sadio Mane. Arek Milik, jest Kuba Błaszczykowski, czekamy na jego przyspieszenie. Jest Kuba Błaszczykowski w swoim stylu. Błaszczykowski, Lewandowski na wślizgu. I mamy korner. A tu jest oczywiście Maciej Rybu, zaśrodkowanie w pole karne. Jest tu lewy i jest strzał. Po raz kolejny obroniony przez Senegal. Teraz trzeba szybko przetransportować piłkę na szybkiego Grosickiego. O, dobrze, Lewandowski głową teraz pograł. Teraz mamy na podanie Grosicki. Grosicki czeka na podanie, Lewandowski w polu karnym zamyka tę akcję, Lewandowski jest 1-0. Robert Lewandowski otwiera w 41 minucie mundial dla polskiej reprezentacji. Po dobrym dośrodkowaniu Kamila Grosickiego, Lewandowski ze spokojem skierował piłkę głową do siatki. Bez szans był tym razem bramkarz Senegalu. Nie zdołał tam na wślizgu jeszcze wybić piłki ich obrońca. No znakomite, doświadczone tutaj zachowanie Lewandowskiego. Nie musiał na siłę jakoś uderzać. Po prostu wystarczyło lekko tę piłkę do bramki musnąć. I Polska wychodzi na prowadzenie w pierwszym meczu na mundialu. Teraz Michał Pazdan musi walczyć z Moussa Sow. Michał Pazdan, zobaczmy. Ależ teraz podanie dostał Sadio Mane. Wykłada piłkę na pustą bramkę. Niestety jest 1-1. A gola strzela Keita, Balde, Diao. Znakomite podanie teraz do Sadio Mane. Zgubił go kompletnie nasz blok obronny. A na pustą bramkę dołożył tylko piłkę Keita, Balde, Diao. Za ciosem idzie reprezentacja Senegalu. Keita dośrodkowuje. Ależ był blisko Moussa Sow. Zieliński, dobra. Piłka teraz odebrana. Pokazuje się Kamil Grosicki, ostry kąt. No za ostry chyba dla niego. Robimy dwie zmiany. Na boisku pojawi się Teodorczyk za Milika oraz Karol Linety za Grzegorza Krychowiaka. No i teraz co zrobi Polska? Jest Zieliński przy tym rzucie rożnym. Dośrodkowanie na kierunek Lewandowskiego. Teraz Lewandowski, ostatnie minuty, ostatnie szanse. Teodorczyk ma trochę wolnej przestrzeni. Teodorczyk, Błaszczykowski, to była jego setka, to była jego szansa, ale ją zmarnował niestety Kuba, ale no cóż, musimy walczyć dalej, to jeszcze nie koniec, jeszcze jest kilka szans, być może w tym spotkaniu, jeszcze jest Maciej Rybus, centra, na kogo, Pazdan, traci piłkę, w fatalny sposób, to jest Sadio Mane, jedną szansę, Teodorczyk,
Błaszczykowski i lewy w 90 minucie nie jest w stanie skierować piłki głową do siatki, tak jak to zrobił wcześniej. Niestety Polska tego meczu nie wygrywa, ale też nie przegrywa, wciąż jest w grze, chociaż trzeba to jasno sobie powiedzieć, że wszyscy tutaj zakładali zwycięstwo reprezentacji Polski 1-1, to trochę zawód, ale jak będzie dalej, jak poradzimy sobie z Kolumbią, czy wygramy, czy będziemy grali o wszystko z Japonią, o tym przekonacie się w następnych odcinkach tej serii. No na razie żegnam się z wami prosto z po meczu Senegalu. No sami widzicie, że zdecydowanie byliśmy tutaj lepsi. Zobaczmy na wyniki dotychczasowe tej grupy. Oczywiście Kolumbia wygrywa z Japonią, także będziemy musieli w następnym meczu się mocno pokazać. Zapraszam was na kolejny odcinek. Lajkujcie, subskrybujcie, no i peace out.